Panie komendancie, w celu przeszłości, powiedzmy Kornowicki, melduję uczestników turnieju par patrolowych w patrolu roku do uroczystego zakończenia. Szanowni Państwo, 19 finał turnieju par patrolowych powoli przechodzi do historii. Jeszcze przed południem wszyscy uczestnicy z ogromnym napięciem przystępowali do ostatnich konkurencji. Teraz pojawiają się już pierwsze refleksje i wspomnienia trzydniowych zmagań. W turnieju uczestniczyły najlepsze patrole policjantów prewencji z każdego województwa. To właśnie od Was, Panie i Panowie, w największym stopniu zależy wizerunek całej naszej formacji. Styl, w jakim wykonaliście poszczególne zadania, pokazuje, że w codziennej służbie nasi obywatele mogą czuć się bezpiecznie, a także traktować Was nie tylko jako egzekutorów prawa i porządku, ale również jako osoby, którym można powierzyć swoje problemy i co najważniejsze, otrzymać pomoc przy rozwiązywaniu tych problemów. Codzienna służba policjanta prewencji to stałe wyzwanie i konieczność bycia w najwyższej gotowości. Znacie to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że te trzy dni sportowej rywalizacji dały Wam nowe doświadczenia i motywacje do tego, by w formacjach prewencji służyć polskiemu społeczeństwu. Swoją postawą i sposobem działania pokazaliście, że zwykły obywatel, podchodząc do osoby w mundurze z napisem policja, nigdy się nie zawiedzie. Trud włożony w przygotowania do tego finału na pewno zaowocuje jeszcze większym poziomem profesjonalizmu Waszej niełatwej służby na pierwszej linii. Panie Komendancie Główny Policji, Panowie Komendanci, Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz wszystkich sędziów konkurencji chciałbym zawodnikom serdecznie pogratulować. Pogratulować im wiedzy i umiejętności. Za chwilę, Szanowni Państwo, zostaną wręczone puchary, nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne dla najlepszych. Chciałbym jednak, żebyśmy przeżyli tą dzisiejszą uroczystość ze świadomością, że wszyscy zawodnicy są zwycięzcami. Stoją bowiem przed nami 68 najlepszych policjantów prewencji w Polsce. Ale jak w każdej rywalizacji bywa, tak i tutaj muszą być najlepsi. Dlatego też, Szanowni Państwo, klasyfikacja przedstawia się w sposób następujący. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji strzelanie sytuacyjne finału 19 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji, turniej par patrolowych patrol roku, uzyskał patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Gratuluję. Życzę powodzenia w naszej służbie. Czy razem prosicie, czy będziecie prosić? Proszę bardzo. Gratuluję. Chwała Cię. Pani dostaje. Pan będzie pomagał. Tak, kochana już jest. Dziękuję.
Właściwie to ja już wam tam przy torze pogratulowałem, nie? Jeszcze chwila dla fotoreporterów. Nagrodzoną reprezentację proszę o pozostanie. Puchary dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji drużynowej finału 19 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turniej barpatrolowy Patrol Roku uzyskuje drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Komendanta Szkoły Policji w Słupsku w klasyfikacji generalnej finału 19 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji w turniej Barpatrol Patrol Roku otrzymują sierżant Marcin Lebda, starszy podstawowy Grzegorz Janiwa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Panie Przewodniczący, kolej czy proszę jeszcze przede mną? Proszę. Proszę. Kasa na końcu, żeby się nie patrzyła. To jest wyraz mojego uznania dla panów i rekompensata na planie mundurów przepotonych. Nagrodzony policjant, proszę o pozostanie. Puchar Przechodni Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej finału 19 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turniej barpatrolowych Patrol Roku zdobywają starszy posterunkowy Bartosz Suchocki, starszy posterunkowy Michał Kanclerz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zdobywców pierwszego miejsca proszę o wystąpienie, a o wręczenie pucharu i nagrody pieniężnej proszę Komendanta Głównego Policji, o wręczenie dyplomu Komendanta Szkoły Policji, a o wręczenie złotych odznak Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Panowie, gratuluję, ale teraz musicie się wykazać niezwykłą sprawnością. Musimy wytrzymać tak jak ja. Proszę zobaczyć tutaj, bo to wieczko, tu wyżej musi pan złapać, tak? Żeby nie pozwolić temu wieczku upaść. O. Teraz już niech pan mi nie oddaje honorów, tu kolega wszystko zrobi dla pana. Kochaj się. Jemu tam kopertę też tam dla pana, dobrze? Ja też zapukają jemu. Jest to piękne.
drugi raz. Być może będę go czasem oddać. Proszę przekazać koledze. Przekażę. I jeszcze chwila dla panu reporteru. Po raz kolejny dowiodły te zawody, jak potrzebna jest taka rywalizacja. Pokazaliście państwo, uczestnicząc w tegorocznym finale, klasę, umiejętności i profesjonalizm w najwyższym wydaniu. Jako szef policji jestem dumny, że mamy w naszej formacji takich policjantów, którzy w każdej sytuacji, podczas przeprowadzanych codziennie kilku tysięcy interwencji, dokonają tego sprawnie, szybko i co najważniejsze, zgodnie z literą prawa. Turniej par patrolowych, mimo wielu elementów stricte sportowych, jest przede wszystkim najlepszą formą doskonalenia zawodowego policjantów pełniących służbę patrolową interwencyjną. Nie tylko w codziennej służbie, ale też w tego typu zmaganiach wyrabiają i doskonalą oni nawyki współdziałania w patrolu, budowania zaufania do partnera, zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przytoczę bardzo obrazową charakterystykę amerykańskiego policjanta służby patrolowej, jaką przedstawił Paul Harvey, również policjant. Policjant musi wszystko wiedzieć i niczego nie mówić. Musi znać grzech i nie wolno mu mieć w nim udziału. Musi w mgnieniu oka podejmować decyzje, na które sędzia być może potrzebuje kilku miesięcy. Jeśli jest uprzejmy, to się spoufala. W innym przypadku zrzędzi. Jeśli jest schludny, to jest snobem. Jeśli brakuje mu guzika, to traktuje się go jako niechlujnego mundurowego. Policjant musi być zarazem ministrem, pracownikiem pomocy społecznej i dyplomatą, szorstkim typem i dżentelmenem. Bardzo podobnie można opisać wymagania, jakie społeczeństwo stawia wobec was, policjantów służb patrolowych. Oczekuję tak samo wysokiego profesjonalizmu, szerokiej wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych, a także specyficznych predyspozycji osobowościowych. To nobilituje, ale też zobowiązuje. Koleżanki i koledzy, uczestnicy finałowych zmagań, pełnicie służbę trudną, wymagającą specjalnych cech i predyspozycji, służbę często niewdzięczną i wyzwalającą ogromne stresy, ale jednocześnie służbę bardzo potrzebną zwykłemu człowiekowi, w dużej mierze decydującą o ocenach pracy policji, o poziomie społecznego zaufania do naszych działań. W ostatnich latach te oceny formułowane na podstawie badań niezależnych ośrodków opinii publicznej są dla naszej formacji bardzo korzystne. Sytuują nas na wysokiej pozycji wśród instytucji zaufania publicznego. To w dużej mierze Państwa zasługa. Dziękuję Wam za to. Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem turniejowych zmagań chciałbym raz jeszcze serdecznie pogratulować sukcesów najlepszym z najlepszych. W imieniu kierownictwa polskiej policji dziękuję organizatorom turnieju, kierownictwu Szkoły Policji w Słupsku, władzom miasta Słupska oraz instytucjom i organizacjom wspierającym tę imprezę, także fundatorom nagród. Dziękuję wszystkim uczestnikom turnieju za szlachetną rywalizację. Serdecznie dziękuję mieszkańcom miasta Słupska, którzy jak co roku licznie zgromadzeni uświetniają swoją obecnością ceremonię zakończenia 19. edycji turnieju par patrolowych. Dziękuję. Panie komendancie, melduję zakończenie uroczystości. Dowódca, odprowadzi drużyny do miejsca zakwaterowania. Drużyny, chodź!